budowa obwodnicy Augustowa zmieniła nasze miasto z tego względu, że w Augustowie jest teraz dużo spokojniej, tyle już nie jeżdżą przez miasto. Kiedyś liczyli to chyba 5 tysięcy, czy ile tych tirów przyjeżdżało w ciągu dnia. W ciągu dnia i w dół, i także w nocy jeździli. Naprawdę był kłopot. Moje wnuczki jak przychodziły, to po prostu zmieniały w nocy pokój, bo nie sposób było spać. Ciężko przejść. Teraz jest głośno, prawda? Teraz jest głośno, tirów nie ma, a co się działo wtedy, naprawdę ciężko to było opisać. Nie sposób było mieszkać. Każdy jest długi, naprawdę przykłucham przez te czasy. Po otwarciu obwodnicy było aż za cicho, bo człowiek się trochę aż przyzwyczaił. Teraz już tego nie ma, już się przyzwyczailiśmy do lepszego. Cała inwestycja, mówię o całej obwodnicy Augustowej i wszystkich kosztach, które ponieśliśmy, sięgała 798 milionów złotych. Europa to my!